właśnie wjechaliśmy na lepszy asfalt, ale chciałem nagrać, jak wygląda droga dojazdowa od północy na to Lost Coast, że jest cały czas bardzo kręta i wyboista i ten asfalt jest tragiczny, ale jest przynajmniej asfalt. Nie ma zbyt wielkiego ruchu, bo się tu nie zapuszczają wszystkie wielkie pick-upy z wielkimi przyczepami. A widoczki takie trochę jak z Bieszczad. Wszędzie gdzieś tam są takie opuszczone, albo jeszcze nie opuszczone, bo widać jakieś bydło się tam kręci wokół, ale takie farmy, stare budynki. Może czas na anegdotkę, którą usłyszeliśmy od australijskiego cowboya z Cape York. Skąd się wzięło słówko Wooboy. I tutaj jest ciekawe nawiązanie do języka polskiego, bo jak jedziemy taką drogą, to mówimy, że to są wyboje i nie wiem, liczba pojedyncza od słowa wyboje to jest wybój, a oni jeżdżąc kiedyś na koniach, jak koń tak góra dół gdzieś wpadł w takie zagłębienie drogi, no to koń miał taki odruch, żeby jakoś, nie wiem, podskoczyć albo strącić tego jeźdźca z grzbietu, więc oni go uspokajali takim Wooboy. No i od tego się wzięło słówko Wooboy, którego nie słyszałem wcześniej w amerykańskim, jakby w angielskim języku. No ale jak jechaliśmy autobusem wycieczkowym po takiej szutrowej drodze na Cape York i były takie właśnie góra, dół, wyboje i kolejny, to gościu mówi, że oni na to mówią właśnie Wooboy. Gdyby nie ten fatalny stan tego asfaltu, to byłaby to idealna droga na rower, bo jest tu zerowy ruch, no i są widoczki wymagające podjazdy, ale zjazdy kręte i będzie zaraz ta droga się wiła tuż przy wybrzeżu. Nie wiem, czy coś zobaczymy. Dojeżdżamy do tego zaginionego, opuszczonego wybrzeża Lost Coast of California. Droga jakby chce być coraz gorsza i bliżej tego wybrzeża. Ale przynajmniej coś widać. Kalifornia, nie? Trochę to wygląda już prawie jak jakaś Islandia nawet. Faktycznie jest to zapomniane wybrzeże. Idzie droga nad samą plażą. Nie ma tu ani jednego domu. Ani jednego jakiegoś turystycznego, nie ma też na za bardzo nawet miejsca, żeby się zatrzymać autem, ale jest wykoszone wzdłuż drogi. Jednak ktoś tu coś, są takie zatoczki i no, nie no, obok się pasą krowy, byki i tu wszystko wygląda po prostu jakby ktoś to miał ogrodzone pastwiska wzdłuż takiego wybrzeża. No, krowy mają widoczki.
niestety Lost Coast nie ciągnie się zbyt długo. Po może 20 minutach jazdy albo mniej już dojeżdżamy do miejsca, gdzie ta droga wraca tam w głąb i znowu będziemy po tych górach jeździć. Tutaj jest ogrodzone, ale jest przejście. Temperatura nie zachęca do plażowania. Piasek czarny, jak na Islandii. Fale całkiem spore. I taka sytuacja. Wszędzie tu rosną rośliny, które wyglądają z daleka jak nasz kwitnący koper. Ale z bliska... No ciekawie to pachnie. Trochę jak koper. Ale nie ma tych listków. Uważam, że warto było to zobaczyć. Zazdroszczę właścicielom tych pastwisk. Mają niezłą działkę z kawałkiem dzikiego wybrzeża. No i tyle. Wracamy, jedziemy dalej na południe. Nie zobaczyliśmy żadnej foki. Jak się to miasteczko nazywa? Petolia? Wioseczka. I rosną tu wielkie drzewa eukaliptusowe. No nic. Małe to miasteczko. Musimy zdecydować, czy skręcamy w prawo, czy w lewo. I takie miasteczko wsadzone gdzieś pomiędzy pagórki, góry i wybrzeże. Się tu jakoś ostało. O! No i znajomy zapach też. Czyli może o to tu chodzi. Może tu są Tegrity Weeds. Farmy. Mocno daje. Nawet wydaje mi się, że widziałem duży krzak przy drodze. No, to jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Pozdro dla kumaty. Nie wiem, jak tu jest z tą legalnością, na pewno w Kalifornii jest bardziej niż gdzie indziej, więc widać jakieś mini zagłębie, żeśmy przypadkowo odnaleźli. Dobra, kończę. Droga się urwała w stronę rzeki. Odmyło i się urwało. Czyli Lost Coast jest całkiem lost, ale dojechali tu jacyś kamperzy, tylko że camping jest zamknięty. Zamknięty w celu renowacji. Chodź tylko na te wydmy, zobaczymy. Nie będziemy tu spać. No nie, także dla tych, co tu dotrą, kemping jest za darmo. Ale go właśnie remontują, więc pewnie już nie będzie. To gdzie się tu płaci? No jest tam sam. No, czyli nie jest za darmo. No to trudno. Ale są tu oznaczone miejsca obok gdzieś, gdzie ludzie śpią. I nie płacą. Pewnie są gdzieś tam. Co, nawbijały ci się? Tobie też. No to dobrze, że nie w nogi. Jakieś kolce.
traw. Pa, jakiego mam bata. Niezłe to jest. Aż trudno uwierzyć, że to jest zwykły glon. To wszystko zrobiliśmy z Jagodą tu w 5 minut. 3 minuty. Ale dobrze, że nie wchodziliśmy do wody, bo nie przeczytaliśmy tabliczki, która tak na serio jest całkiem serio. W takich miejscach ten ocean jest taki gwałtowny, że nawet jak się wydaje, że jest spoko, to są tak zwane rip currents, sneaker waves, sudden drop-offs i very forceful waves. Jaki smog! Ja! Tak! No, to jest agama. Jak się nazywa? Dobra, no to chyba tyle z tej wizyty. Żegnamy z tym ładny kemping nad całą plażą i nie będziemy się jeszcze kąpać, bo jest zimno i niebezpiecznie tutaj. Pomóżcie tak przy drewniana nawierzchnia, stalowy most. Zatrzymałeś sprawdził, czy na pewno dobrze jedziemy. Dwunasty. I gdyby coś poszło w innym kierunku z tą kolonizacją, to by się w Kalifornii cyrlicą pisało. No, takie nasze, nie? Budownictwo.